Kasper z Mezlechem. Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie na konferencji po meczu PGE w KS Tamiec Piast Gliwice. Raz z nami trener drużyny gości, pan Aleksander Łukowicz. Dzień dobry panie trenerze. Dzień dobry. Poproszę o podsumowanie dzisiejszego meczu. Bardzo trudne spotkanie, można powiedzieć w trudnych też warunkach. Pogoda też nie sprzyjająca, ale też przede wszystkim rywal, który jest niewygodny, który też nie, że tak powiem, nie forsował ataku, tylko bronił całym zespołem, można powiedzieć, i czekał na takie poszczególne momenty, żeby skontrować albo stałym fragmentem nam zagrozić. Udało nam się wybronić ten stary fragment z ich strony. Też mieliśmy w tej jednej sytuacji szczęście, w tej ostatniej też paradoksalnie uważam, że mogło się też skończyć naszą porażką, biorąc pod uwagę przebieg tego meczu, to byłoby naprawdę sytuacja mało sprawiedliwa, bo wydaje mi się, że my jako drużyna zrobiliśmy zdecydowanie więcej, żeby mecz wygrać. Jak go nam się nie udało wygrać, to szanujemy też remis i pracujemy dalej nad swoją grą i nad też przygotowaniem do następnego meczu. Czy mamy jakieś pytania? Proszę o przedstawienie się i podanie redakcji. Dzień dobry, trenerze, Marcel Kowalczyk, Podkarpacie Live. O Jakuba Czerwińskiego chciałem się spytać. On zszedł z boiska. To jest jakaś poważniejsza kontuzja. Uraz, bo potem jeszcze w trakcie meczu udał się do Helsinki. No tak, Kuba też został przewieziony do szpitala. Tam zrobią badania. To jest jakby uraz, zderzenie głowami, więc trzeba być jakby bardzo z tym ostrożnym. Na pewno nie jest to sytuacja, że tak powiem, którą można lekceważyć, ale jeszcze nie wiemy dokładnie, jakie są skutki. I Ariel Mosul, dzisiaj nieobecny w kadrze meczowej, tutaj informacja podana z powodu negocjacji transferowych. Jak pan to odbiera? Bo traci pan dzisiaj ważnego zawodnika i czy to już jest prawie pewne, że on odejdzie od was? Znaczy właśnie chodzi o to, że nie jest to prawie pewne, a tutaj jakby to jest, wydaje mi się, dla mnie jako trenera najgorsza możliwa sytuacja, bo tak naprawdę nie mogę jednoznacznie odpowiedzieć, czy on będzie z nami też w przyszłych kolejkach i dniach, więc liczę na to, że ta sprawa się rozstrzygnie. W tej chwili wolałem po prostu, kiedy to zamieszanie trwa, żeby Ariel też pozostał w domu, żeby spokojnie też mógł do tego podejść, bo on wykazywał duże chęci do gry, natomiast to moja decyzja, żeby jednak w tej sytuacji on w tym meczu odpoczął, a potem zobaczymy. Wcale nie jest przesądzone, że odejdzie, także nie zagra też w następnym meczu. Czy mam jakieś pytania? Dziękuję panie trenerze. Dziękuję. W drugiej części konferencji prasowej wraz z nami trener naszej drużyny, pan Kamil Kieresz. Dzień dobry panie trenerze. Dzień dobry. Poproszę o podsumowanie dzisiejszego meczu. No za nami bardzo trudne spotkanie z bardzo wymagającym, niewygodnym rywalem, który gra w taki trochę nieprzyjemny sposób, niełatwy do grania naprzeciwko temu rywalowi. Mowa o Piaście Gliwice. Mowa też o drużynie, która w 2023 jest chyba jedną z najskuteczniejszych drużyn, jeżeli chodzi o punktowanie w Ekstraklasie. Analizowaliśmy tego rywala sprzed tygodnia w meczu z Lechem Poznanie. Oni to mecz przegrali, ale też trzeba powiedzieć sobie jasno, oni też nie musieli tego meczu przegrać i mocno zawiesili Lechowi poprzeczkę. Także sobie zdawaliśmy sprawę, kto przyjeżdża. Zdawaliśmy sobie sprawę też, że te statystyki z ostatnich sezonów meczów Stal Piast nie były korzystne. Także no tutaj szukaliśmy w grze takiej równowagi. No nie powiem, że my z samego założenia wyjścia ten mecz mieliśmy to, że chcemy się tylko cofnąć i bronić. Mieliśmy zamiar grać dosyć wszechstronnie, chcieliśmy też odnaleźć się w fazie posiadania piłki, konstruowania akcji, ale też no, powiedzmy założenia jedno, ale też zielona murawa drugie, także tutaj Piast też nam wysoko tą poprzeczkę w czasie spotkania zawiesił i wydaje mi się, że z pozycji tego, jak ten mecz wyglądał, nasza drużyna miała dużo determinacji w też takich trudnych momentach i w ten sposób ten punkt dopisujemy.
Taki przebieg meczu, no przebieg meczu na pewno początek zdecydowanie dla Piasta. Piast gdyby więcej posiadał piłkę i wydaje mi się, że te 10 minut musieliśmy tutaj bardziej pracować w defensywie. Ale im dalej ta pierwsza połowa trwała, wydaje mi się, że też mieliśmy w głowach to, żeby też konstruować akcję, żeby też odnaleźć się powiedzmy w fazach budowania gry. Kiedy byliśmy tylko w defensywie, środkowi pomocnicy byli skupieni na destrukcji. Kiedy szukaliśmy trochę wyjścia, nawet spod własnej bramki podaniami, to uaktywnił się Trąbka, Piotrek wlazło, także doprowadziliśmy do kilku takich momentów w takich strefach, gdzie był moment na strzał, ale jeżeli był, to blokowany. Kilka razy były takie momenty oskrzydleń, jeżeli chodzi o boczne sektory, ale te dośrodkowania nie były zbyt dobre i na pewno na tym musimy popracować. Chociaż uważam, że z jednej strony i z drugiej, czy Łukasza Gęstensteina, czy też Krystiana Gettingera stać na bardzo dobre dośrodkowania, bo też udowadniają tam już na treningach, w sparingach, że to jest ich mocna strona. Co musieliśmy zrobić w pierwszej połowie? No musieliśmy też kilka razy bronić się ofiarnie własnym polu karnym. Kilka razy też dobrze blokowaliśmy takie strzały za pola karnego, ale też dobrze broniliśmy się przez cały fragment gry. Z pozycji drugiej połowy, no nie będę tak by zakłamywał rzeczywistości, mieliśmy zamiar więcej pograć w piłkę. Niestety na tle tego rywala dzisiaj nam się w drugiej połowie to nie udało. W większości czasu drugiej połowy bardziej byliśmy w fazach defensywy. Mocno musieliśmy się napracować właśnie nad obroną, przede wszystkim przed stałymi fragmentami. Piast oddał bardzo dużo strzałów na naszą bramkę, ale też jeżeli tam patrzyłem w statystyki, to my mieliśmy 2 celne w tym meczu i Piast tylko miał 3 celne, także wiele z tych strzałów Piasta było albo zablokowanych, albo niecelnych, także jeżeli mówimy o tej fazie tutaj obrony, dobrze pracowaliśmy, dobrze współpracowaliśmy. Wydaje mi się, że też kluczowe były dla nas w czasie meczu dzisiaj drugiej połowy zmiany, bo też trzeba wiedzieć, że Piast dokonał gdzieś około 65 minuty dwie takie kluczowe zmiany, które też w meczu z Lechem sporo im przyniosły, jeżeli chodzi o stwarzanie sytuacji na bokach. Wszedł Kądzior i wszedł Krykun, zawodnicy kreatywni, grający nogami do środka. Krykun bardzo szybki, bo to jest też zawodnik, z którym pracowałem w Górniku Łęczna. Także te zmiany też, stępień z Gerstensteina też była na przykład powiązana ta zmiana tym, żeby tutaj biegowo sobie bardziej z Krykunem poradzić. Także wydaje mi się, że te zmiany, które dokonaliśmy i Mary Luoto, i Hinokio, wiadomo, że Szkurin wszedł wcześniej, ale też wszyscy wiemy o tym, że w tej masce ciężko mu się grało, szczególnie nawet jak posyłaliśmy te piłki do przodu, górne piłki, no wiadomo, że w tej masce ciężko mu się grało, także na pewno jeszcze musimy poczekać troszkę, aby tą maskę zdejmie i będzie mógł nam więcej jakby radości takiej z gry dać. Także no, tutaj w bardzo ciężkim boju, oczywiście nie pokazaliśmy dzisiaj zbyt wielkiej piłki, ale pokazaliśmy dużo determinacji, dużo takiego zdrowia, serducha i co by nie mówić, w końcówce meczu w takich trudnych sytuacjach mieliśmy też w 78 minucie Maciej Domański piłkę na nodze po dobrej akcji, po dobrze wyprowadzonej akcji, też na połowie rywala, kilka podań, mała gra, strzał poprzeczkę, ale też kontra w ostatnich minutach, gdzie przez Stępnia wyprowadziliśmy kontrę, Kai miał piłkę na nodze, dobijał gdzieś Hinokio, jeszcze Maciek Domański, no było blisko, ale tutaj mówię, no zamykamy statystycznie tu punktem i myślimy teraz nad regeneracją, myślimy nad kolejnymi dniami, które przed nami w przyszłym tygodniu, jeżeli chodzi o treningi, ale też, no tak dzisiaj też mówię, podsumuję, Esseling też pierwszy raz się pojawił na boisku, Mary Luoto więcej czasu na boisku spędził, także no też wprowadzamy tych zawodników, pracujemy i tylko jak mówię, też jeszcze na pewno tych zgrania takiego pełnego nie ma, tylko że ja tutaj, tak mówiłem wcześniej, żadnego alibi tutaj sobie ani nikt przede mną takiego nie stawia, że po prostu gramy, przygotowujemy się do meczów i po prostu musimy po prostu punktować. Też no, na pewno będziemy starali się w najbliższym czasie zagrać o zwycięstwo. Czy mamy jakieś pytania? Dzień dobry, trenerze, Marcin Kowalski, Podkarpacie. No i w dzisiejszym meczu 8 strzałów danych razem, 2 celne. Skąd ta niemoc strzelecka w ofensywie wykonania naszych zawodników? To znaczy niemoc, chodzi ci o same strzały, tak? Że no tak, no Piast Gliwice miał dużo więcej, 2 razy tyle strzałów i też niemoc strzelecka była, także dzisiaj obydwie defensywy dobrze pracowały. Mówi się, że Raków jest najlepszym zespołem, jeżeli chodzi o obronę pola karnego. To na pewno dzisiaj nasza drużyna też pokazała, że potrafi bronić dobrze pola karnego, ale w drugą stronę Piast robił to samo. No na pewno dzisiaj
tej skuteczności, no nie będę zakłamywał tego, no musimy też na to zwrócić uwagę i wypracować lepszą skuteczność. I pytanie o Marko Ekmana, dziś zszedł z boiska z powodu kontuzji. Czy coś mógłby nam trener zradzić w tym zawodniku? Co mu się... Tak, Marko Ekman w pierwszej połowie w jednej z akcji podkręcił kostkę i dawał już sygnały w pierwszej połowie. Nie chciał słyszeć o tym, żeby zejść w przerwie. Jest to bardzo młody, ale bardzo charakterny zawodnik. Wyszedł na drugą połowę, ale w pewnym momencie poczuł na tyle duży dyskomfort, że zgłosił niedyspozycję. Ale wydaje mi się, że tutaj, bo tak powiedziałem wcześniej, tu po wejście Krykuna do Katranisa, ta lewa strona była bardzo groźna. Wydaje mi się, że Stępień jako to prawe wahadło biegowo sobie tam poradził, ale wydaje mi się, że Berdeseling, który wszedł za Ejmana, też pomógł nam w tych trudnych momentach, przy stałych fragmentach, bo wygrał bodajże no, kilka takich bardzo skutecznych główek. Czy mam jeszcze pytania? Michał Szewczyk, Radio Gol. Panie trenerze, po dwóch meczach, dwa remisy, dwa punkty, z jednej strony bez porażki, ale z drugiej też bez zwycięstwa. Czyli wydaje się, że szklanka jest do połowy pełna jednak. Czy jest pan zadowolony po tych pierwszych dwóch spotkaniach, czy oczekiwał pan jednak czegoś więcej, szczególnie w tabeli? To każdy chce być ambitny. No, najbardziej zadowolony byłbym, gdybyśmy zdobyli 6 punktów, być może gdybyśmy mieli 4 na swym koncie. Ale doceniam też te 2 punkty, które zdobyliśmy w tych dwóch pierwszych meczach. Tak powiedziałem, ja sobie tam nie stawiam żadnego alibi. Przygotowywaliśmy się do tych spotkań tak, żeby postarać się wygrać. Nie udało się. No, musimy teraz szukać podejścia takiego i taktycznego, i mentalnego pod kątem następnego spotkania, żeby wygrać najbliższe wyjazdowe. Być może tutaj następne u siebie grać o zwycięstwa. Wiadomo, remisy dają punkty, cenne punkty, ale tak naprawdę no, zwycięstwa pchają drużynę do przodu i w tabeli. I na pewno dla drużyny te 2 punkty nowej drużyny na pewno dodają, na pewno nie ujmują tym zawodnikom pewności siebie. Taki mental, który nazwał takim fundamentem do tego, żeby pracować i osiągać lepsze wyniki, bo wszyscy tego oczekują i bardziej efektownej gry i większej skuteczności zespołu. I te 2 pierwsze spotkania dały panu dużo odpowiedzi odnośnie tych nowych zawodników, czy jeszcze trzeba poczekać? No, dużo odpowiedzi, bo też na przykład analizowałem sobie spotkanie z Krakowią, bo to też trzeba powiedzieć jasno, że my na przykład nie zagraliśmy w żadnym sparingu, bo nie było takiej okazji, żebyśmy wyszli jakby tym składem na drugą połowę. Tak? Także ten moment z Krakowią, kiedy straciliśmy bramkę, to był taki dla nas na przykład trudny moment, bo na przykład są nowi zawodnicy. Okej, poznaliśmy się w momencie, kiedy zdobyliśmy 2 bramki, ale po raz pierwszy poznaliśmy się też na boisku w momencie, kiedy tą bramkę straciliśmy i właśnie tutaj też tak mentalnie pracowaliśmy pod tym kątem, że zdawaliśmy sobie sprawę, że stać nas na pierwszą dobrą połowę, ale też wydaje mi się, że sporym wyzwaniem dla tej drużyny po ostatnim meczu z Krakowią pod kątem mentalnym była druga połowa i mówię dzisiaj tak jak Meliwoto, czy tam Gulimier też wszedł, Esseling, no to są zawodnicy, którzy się pojawiają też dopiero na boisku i tak naprawdę te relacje, te emocje boiskowe, czy to zgranie, czy ta powiedzmy komunikacja, bo to też jest taka bariera językowa. Oczywiście wszyscy się komunikują w języku angielskim, także nie ma problemu, ale to na pewno to w tym zespole powstaje. Na pewno łatwiej pracować nad czymś lepszym w momencie, kiedy punktujesz, niż nie punktujesz. Kaczmarek Robert, szczególnie pytam. Panie trenerze, chciałem zapytać o te drugie połowy, bo zarówno z Krakowią, jak i teraz z Piastą, one gorzej wyglądały. Czy jakiś mentalny jest jakiś zespole niemocy jakoś, czy... Znaczy, no, ja czy wiemy, czy na pewno tak z Krakowią na pewno statystycznie gorzej wyglądało. Tutaj statystycznie była taka sama jak pierwsza. No i ja bym mimo wszystko tą połowę, mimo że nie była ona efektowna jakaś taka, bardziej pod kątem statystycznym efektywna, no to bardziej bym docenił pod kątem takim mentalnym, mimo wszystko pod kątem ostatniego spotkania na plus, bo drużyna przeżywała trudne momenty, musiała grać wiele razy ofiarnie i nie pękła, tak? Czyli sobie jak gdyby poradziła i to jest taka namiastka tego, że załóżmy, że będą fajne momenty sezonu, no to ta druga pokazała połowa, że już w tym układzie personalnym jesteśmy sobie gdzieś tam w stanie w trudniejszych momentach poradzić. Dzień dobry, tyle, że... Z czego w tym meczu będzie trener zadowolony, jeśli chodzi o elementy, nad którymi pracowaliście konkretnie w tym tygodniu na treningach? Znaczy na pewno może nie to, że nie jestem, bo były takie fazy na przykład ataku pozycyjnego, bo pracowaliśmy nad pewnymi
momentami gry takimi, gdzie w ataku pozycyjnym, po budowaniu gry z własnej, wyjściu z własnej połowy, że szukaliśmy takich przewag w pewnych sektorach boiska, ale no, boisko to jest szachy i jakby Piast trochę przewidział, jak gdyby przewidział, ale też tak się, nie wiem czy przewidział, ustawiał się w taki sposób, że jeżeli nawet próbowaliśmy pewnych momentów gry od tyłu z środka, to na pewno Piast nam to pozamykał. Mówiliśmy sobie w szatni o tym, że mieliśmy takie dwa fragmenty przygotowane, że musimy być cierpliwi, być może za jednym razem gdzieś powiedzmy zgubią się i uda nam się stworzyć przewagę w pewnych sektorach. No to nam się nie udało, bo Piast gry był też bardzo skuteczny. Piast też jest rywalem, który gra bardzo dużo takim, jeżeli gra w obronie, to gra pressingowo, także ciężko się tą piłkę rozgrywa. Powiem tak, ja bym się tak nie fascynował tym meczem pod kątem takim, powiedzmy, że była fajny atak pozycyjny, że była kontra. Wydaje mi się, że fajniejsze kontry zagraliśmy w meczu z Krakowią. Tu też takie były kilka takich momentów, gdzie wsuwaliśmy fajne piłki do pozycji dziesiątek, ale gdzieś tam nie potrafiliśmy do końca zbyt dobrze ich przyjąć, pchnąć jeszcze wyższe sektory. No, gra obronna na pewno na plus, ofiarność, obrona pola karnego, bo na przykład pierwsza bramka z Krakowią, gdzie dostaliśmy, bo uważam, że z Krakowią drugą połowę dobrze zaczęliśmy, dostaliśmy bramkę z autu i tam nam zabrakło nie tyle, bo tam byliśmy wszyscy, tylko tam na przykład nie blokowaliśmy strzałów, nie poszerzaliśmy obszaru ciała po to, żeby no, obniżyć ciało, poszerzyć wszyscy broń. Dzisiaj to wszystko, ten element poprawialiśmy, kilka razy obroniliśmy właśnie takie sytuacje, obrona przed stałymi fragmentami, na pewno przy takiej ilości no to na bardzo duży plus, ale na pewno na minus, bo pracowaliśmy mocno w tygodniu nad stałymi fragmentami w ofensywie. W ostatnim meczu mieliśmy trochę pecha, bo tam było blisko po zgraniu wlazły i Szkurin mógł dobić, Piotek wlazło przy wyniku 2-0, mógł na 3-0 strzelić, tam wtedy nieźle to, dzisiaj te dośrodkowania nie do końca były precyzyjne, chociaż w tygodniu to nieźle wyglądało. Ja bym po prostu cały czas mówię, że chcę wszechstronności, chciałbym pracować nad wieloma elementami, nie tylko nad fazą defensywy, pracujemy też nad ofensywą, pracujemy nad momentem pressingowym, no zobaczymy, no jest wiele wątków, tak powiedziałem, wielu zawodników dopiero dotyka pewnych rzeczy i wspólnie razem dotykamy, ale po prostu no, dzisiaj był mecz i po męsku graliśmy o 3 punkty. Udało nam się ugrać tyle, ile nas też było stać, ale też na tyle, ile nam przeciwnik pozwolił, bo ja uważam, że naprawdę Piast jest bardzo trudnym rywalem. Bardzo nie takim nieprzyjemny ma sposób gry i ciężko się z nimi gra. Tym bardziej te statystyki w tamtym sezonie z nimi były mocno niekorzystne. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? To wszystko, dziękuję panie trenerze. Thank you.